Siatkarki Płomienia Sosnowiec w miniony weekend pauzowały w rozgrywkach ligowych. Sztab trenerski wykorzystał ten czas na sparring, ale za chwilę trzeba będzie wrócić na parkiety drugiej ligi, a przed Płomyczkami bardzo intensywny okres. 28 jedziemy na dwa dni na zaległy mecz do Lublina w piątek. W sobotę 29 gramy normalnie mecz ligowy z Tomaszowią, z Tomaszowem Lubelskim, czyli mamy dwudniowy wyjazd, tam śpimy i wracamy w sobotę w nocy. I później ostatni mecz u nas, na który już serdecznie zapraszam, ostatni mecz sezonu zasadniczego 7 marca z Maratonem Krzeszowice. No i po tym to już tak naprawdę zaczyna się prawdziwa walka, prawdziwe granie, bo już kolejny etap to są play-offy w grupie. Nie wiemy jeszcze na kogo trafimy, ponieważ będzie to czwarta drużyna z tabeli, tam się bardzo, bardzo to wszystko miesza. W każdej zostały 3 kolejki do końca i tak naprawdę to czwarte miejsce może zająć 5 różnych zespołów. My spokojnie pracujemy i myślę, że nie ma znaczenia dla nas, kto to będzie na tej pozycji numer 4. Po prostu my mamy grać swoje, mamy utrzymywać poziom. Jeżeli my będziemy grali na swoim dobrym poziomie, to no przyznam, wydaje mi się, że no to czwarte miejsce damy sobie radę, a może tak. Siatkarki Płomienia Sosnowiec po 13 kolejkach są samotnymi liderkami rozgrywek drugiej ligi w swojej grupie. Nad drugim w tabeli przeciwnikiem mają aż 11 punktów przewagi i pewnie zmierzają do zbliżających się play-offów.